Witamy w cyklu dokumentalnym Sport bez fikcji. Wilno statystycznemu Polakowi kojarzy się przede wszystkim z zagłębiem polskości, kolebką literatury i z pięknymi zabytkami. Być może wkrótce do tej wyliczanki będziemy mogli dorzucić jeszcze jedno skojarzenie. Żalgiris. Wszystko za sprawą dwóch naszych rodaków. Napastnika Kamila Bilińskiego i trenera Marka Zuba, którzy na przestrzeni kilku miesięcy zdążyli wywindować wileński klub na szczyt litewskiej ekstraklasy. Nasza kamera odwiedziła ich w przededniu najważniejszego meczu sezonu z dotychczasowym mistrzem kraju, Ekranasem Poniewierze. Do you know Kamil Biliński? Yeah, I know. From Poland. Yeah, he's a good player. Handsome? Yeah, but he has a girlfriend. Kiedy Marek Zub i Kamil Biliński podpisali kontrakty z Żalgirisem, wszyscy pytali, po co? Litwa to atrakcyjny kierunek dla turystów, ewentualnie dla koszykarzy, ale biorąc pod uwagę wyłącznie aspekt piłkarski, to wciąż europejski zaścianek. Jednak po kilku miesiącach spędzonych w kraju, którego przyrodą niegdyś zachwycała się Eliza Orzeszkowa, obaj zgodnie potwierdzają, że nie żałują swojego wyboru. Ja sobie zdaję sprawę, że być może i w Polsce są trenerzy, którzy nie przyjęliby propozycji pracy w litewskiej lidze, bo być może czekają na propozycje z Bundesligi bądź Barcelony. Ale każdy ma prawo wyboru i każdy decyduje o tym, co w danym momencie powinien robić. A teraz zapraszamy już na małe tête-à-tête z litewską piłką. Sport bez fikcji. Odcinek 36. Zaczynamy. Doszła asystent Waldemara Fornalika i najlepszy piłkarz młodej ekstraklasy sprzed 4 lat. Marek Zub i Kamil Biliński. W Polsce raczej aktorzy drugiego planu, z rzadka goszczący na pierwszych stronach gazet. Teraz jednak mają swoje 5 minut. Na Litwie. W miejscu, gdzie polskie akcenty można spotkać na każdym kroku, ale futbol wciąż pozostaje w cieniu koszykówki. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy słusznie postąpili podpisując kontrakt z Żalgirisem i odwiedziliśmy ich w litewskiej stolicy. Wszystko jest tutaj poukładane, miasto jest dość ładne, choć faktem jeszcze nie zwiedziłem za dużo, ale mówię, no tyle co widziałem, to wydaje się bardzo ładne i żyje się bardzo dobrze, nie ma żadnej, jak to wszyscy mówią, dyskryminacji Polaków. Żyje się na pewno wolniej, swobodniej niż w Warszawie. To jest stolica kraju, ale chyba trzykrotnie mniej mieszkańców tutaj można znaleźć. Nie ma takiego tempa. Jeśli chodzi o życie, samo przebywanie, jest wszystko bardzo, bardzo spokojnie i w porządku. I zdołał dośrodkować gol. Biliński. Piotr Lech niestety, mimo kilku świetnych interwencji w tej sytuacji, znów nie zdołał zapobiec utracie gola. Dla mnie oferta była bardzo atrakcyjna. No, faktem miałem kilka ofert z Ekstraklasy, ale po prostu kwota rzucona za mnie we Wrocławiu była po prostu na tyle bająca, że nikt nie chciał za mnie zapłacić takich pieniędzy i trzeba było szukać innych rozwiązań. No, akurat władze tutaj Żalgirisu potrafiły się dogadać z działaczami z Wrocławia i tak wylądowałem tutaj. I naprawdę kroku nie żałuję, jestem bardzo zadowolony. W moim przypadku akurat najistotniejszą sprawą było to, że ja od kilku lat nie pracowałem jako trener prowadzący samodzielnie zespół. Pełniłem rolę dyrektora sportowego, drugiego trenera,
W związku z tym uznałem, że dla mnie najistotniejszą kwestią w tej chwili będzie podjęcie samodzielnej pracy. Pojawiła się oferta z Wilna, akurat w momencie, kiedy rozpoczynałem pracę w sztabie Waldka Fornalika. No i cóż, no być może to była jedyna okazja pracować z reprezentacją. No niemniej podjąłem decyzję, że dla mnie w tym momencie istotniejsza będzie praca, powrót do pracy w charakterze pierwszego trenera. Jakby przyjechał trener koszykówki, to więcej się mówiłoby o każdym Polaku, ale piłka jest, nie ma co ukrywać, to jest sport numer dwa na Litwie i trudno konkurować z koszykówką, aczkolwiek może i dobrze jest, że jakaś nowe wiatry wieją, że zatrudnili trenera, był trener z Chorwacji właśnie Żalgirisie, teraz Marek Zup przyszedł, wniesie coś innego. Może to też jest dobry krok do tego, żeby troszeczkę się litewska piłka się zapoznała z inną myślą trenerską. Actually, of course, to make a strong club. It's necessary to have big connections through all the Europe, and it helps my time at Scotland because I made big transfers there in all Europe. So now it's much easier to work. And of course, when first you say that come to Lithuania, they ask where is the Lithuania, because they don't know in the map of football. But when you start to speak, when you see, it's a good city to live, and it's okay stadium. So not for long, but for a year or two, it could be good. Base here to make further good steps. I come here to play football and play games after a long injury, and I don't think I could ever get picked playing here, but you know, I must try and get to a higher level, and if I can do this, hopefully I can one day make that step. I just start to do yoga and just something to pass the time, because you know, I just sit and on computer, on Facebook and things like this. So, but now I do this and pass time a little quicker, so it's good for me. It's difficult for me because you know it's different from Edinburgh, but you know I decide to come here, so I must make the most of the city that I have staying now. Chłopak jak przyszedł do Żalgirisu, robił furorę na początku, ale później chyba popadł w tą rutynę całą i zobaczył, jak można grać na 70% i jest się wyróżniającym się zawodnikiem, no to po co grać na 100%. No. Stara się chłopak, ale to jakoś to na początku dużo lepiej wyglądało. Przed dniu meczu z Akranasem piłkarze Marka Zuba oprócz treningu mieli jeszcze jeden obowiązkowy punkt programu. Musieli udać się całym zespołem do wileńskiej Siemens Areny, by oklaskiwać króla litewskich strongmenów, Žydrūnasa Savickasa, oraz grupę muzyczną, która przykuwała uwagę widzów nie tylko swoim wokalem. Jesteśmy tutaj całym zespołem i zobaczymy, jak to będzie tutaj. Najpierw chcemy zobaczyć, jak oni tutaj występują, a jutro czeka nas bardzo ważny mecz. Ten zespół Ekranas w tym roku naprawdę ma duże szczęście i wygrali bardzo dużo meczów w ostatnich minutach po prostu. І ну, то показує досвідченість цього зеспола і має дуже такий великий характер. Tutaj jako trener no czuję, że mam więcej do zaoferowania z jednej strony. Z drugiej strony też jest
Wracając do presji, innego rodzaju jak presja. Ja z tego co wiem, jestem pierwszym trenerem Polakiem, który pracuje w litewskiej lidze i też zdaję sobie sprawę, że nie tylko trenerzy litewscy, ale całe to środowisko, które interesuje się futbolem, piłką nożną na Litwie, no patrzy na mnie trochę inaczej niż na swojego trenera. Ja mogę powiedzieć z autopsji, jak reagowaliśmy w Polsce na trenerów zatrudnianych za granicę, szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy oni się pojawiali. No trochę czuć na sobie ten wzrok, ale nie przeszkadza mi to zupełnie. Jak na razie wszystko jest w porządku. Myślę, że na następny rok to będzie drużyna, która finansowo będzie równała się z drużynami no z dołu polskiej ekstraklasy, czy mówiąc o takich drużynach może Bełchatów, czy Widzew i tak dalej. Wiadomo, no nie dostają pieniążków z Canal Plus, bo jakieś tam ten Open Finance, czy ktoś to sponsoruje tą ligę, to jakieś tam pieniążki daje, ale to nie da się porównać z tym, co jest w Polsce. Pieniądze nie były ważne na tyle, żebym tutaj przychodził te pieniądze. No, wydaje mi się, że u nas w Polsce rzucane są bardzo duże kwoty dla zawodników na kontrakty i tutaj wydaje mi się, czegoś takiego nie ma, ponieważ może to jest jeszcze inny aspekt jest taki, że tutaj numerem jeden z jego sportu jest koszykówka, nie piłka nożna. U nas jednak ta piłka nożna jest numerem jeden, więc może to dlatego jest taka różnica między tym, co jest tutaj, a co jest tam. W szatni język urzędowy to angielski. W niektórych momentach ze starszymi zawodnikami rosyjski, no ale też czasami polski się przydaje. Trener jak już coś ma do mnie, no to tłumaczy mi coś tam po polsku, ale zwykle to co mi powie, to i tak tłumaczy na język angielski, tak żeby nie było, że ktoś się czuł, żeby się, nie wiem, zawodnicy zespołu czuli trochę inaczej, myślę, że ja, nie wiem, coś mam dodatkowe, jakieś atuty. Staram się też komunikować w tym języku, bo tutaj jestem, bo to nie tylko piłka i trening, ale to życie w Wilnie, sklep, restauracja, spotkani ludzie, urzędy. Dzisiaj rano zadzwonił do mnie do drzwi ktoś, otwieram drzwi, próbuję rozmawiać. Tamta osoba totalnie nie mówi inaczej, jak tylko po litewsku. Nie wiem, o co chodzi, wręcza mi jakąś kartkę. No biorę. Jak się później okazało, to jest kampania wyborcza. Tutaj za 2 tygodnie wybory, za tydzień. W związku z tym już zaczynają krążyć z tymi różnymi kartkami, papierami i tak dalej. I to też potrzeba by przynajmniej kilku słów, żeby wiedzieć, że jest się w obcym kraju i czasami w tych podstawowych sytuacjach też skorzystać z tego języka. Dobrze, że Żalgiris się odbudował po legendę litewskiej piłki nożnej. Był prawie na przepaści już, ale zebrało się grupa ludzi i sponsorów. Miasto pomogło w tym, żeby odbudować tą drużynę i bardzo się cieszę, że jest teraz taki mecz, gdzie właśnie Żalgiris, mój pierwszy klub, w którym zacząłem jako dziecko, przeszedłem do szkółki Żalgirisu, później spędziłem 9 lat w tej drużynie, wyjechałem do Polonii Warszawa z Żalgirisu i bardzo się cieszę, że drużyna jest właśnie taki mecz na szczycie, można powiedzieć, który będzie decydował o mistrzostwie Litwy. Zobaczymy, czy wyjdę w pierwszym składzie, czy będę siedział na wszy, czy wejdę na boisko, więc to jest decyzja trenera i jutro się przekonamy i na pewno wychodząc na boisko, dostając szansę od trenera, będę chciał udowodnić, że zasługuję na miejsce i postaram się udowodnić zespołowi i pomóc przede wszystkim zespołowi w zwycięstwie, a jak się uda, to strzelić jedną bramkę chociażby. Ja sobie zdaję sprawę, że być może i w Polsce są trenerzy, którzy nie przyjęliby propozycji pracy w litewskiej lidze, bo być może czekają na propozycje z Bundesligi bądź Barcelony, ale każdy ma prawo wyboru i każdy decyduje o tym, co w danym momencie powinien robić. Czy uważam, że sztuczka jest bardzo dobra i prawie nie ma na co narzekać.
lepsze takie boisko niż jakieś takie, że tutaj pogoda jest trochę dopisująca. Jest trochę zimniej niż u nas w zimie, więc preferują bardziej takie boiska i czy faktem nie ma dużo i chyba chcą dwa czy trzy bodajże w tej lidze, ale to akurat jest najlepsze i lepiej się na tym trenuje niż na tych polskich sztucznych, więc to jest akurat duży pozytyw. Most important game for me and for the team. It's not just me alone because we play as a team and you have to win as a team because it's more important for us. What's your opinion about Žalgiris? They are quite strong in this season. Yeah, this season they're always strong. Last season they are strong. We fight for the league. This season the same. But we think we are a better team. So we try to. Do you know Kamil Bilinski? I don't care about the players, but I heard about him, but it will be strong, but it's not strong enough for us. Žalgiris will win. Yeah. Who's gonna score? I don't know. Maybe Radavičius. Maybe do you know Kamil Bilinski? Yeah, I know. From Poland. Yeah, he's a good player. Handsome? Yeah, but he has a girlfriend. Gerbiami žiūrovai, antrajame kelinyje reikės visų jūsų palaikymo. Vilniaus Žalgirio palaikymo. Przychodzę do zespołu i wszyscy zawodnicy są dla mnie jak biała karta. Mają szansę zapisać ją ponownie. W związku z tym zależało mi też bardzo na tym, żeby wszystkie zmiany, jakie dokonuję w trakcie meczu, były istotne. Żeby wchodzący zawodnicy rzeczywiście zmieniali coś na plus. Żeby to nie była zmiana dla zmiany, tylko rzeczywiście, żeby coś wnosili.
Silly, cross, silly, silly move! Get up! And to fight there. Very active, very dynamic! Coming in opposition, Bratan! Karun! Karun! Behind Kali, cross, flag! Long! George! George! To pierwszy mecz Żalgirisu za mojej kadencji, który, tak powiem, wyciągnęliśmy z wyniku, tak powiem, niekorzystnego. Także to dodatkowa lekcja. Zrobiliśmy też dwie zmiany istotne, bo akurat uznałem, że ci piłkarze, którzy występowali w pierwszej połowie, no nie mieli dzisiaj dobrego dnia. No, okazało się, że podjąłem słuszną decyzję, nie tylko ja, bo rozmawiamy tutaj na ile to możliwe w swojej grupie. No i wydaje mi się, że to wszystko by przebiegało według takiego scenariusza, jaki mniej więcej sobie zaplanowaliśmy. Zakładaliśmy, że wygramy i sprawimy, że mistrzostwa na Litwie jeszcze będą bardzo ciekawe do końca. Kamil, no takiego scenariusza to nawet Alfred Hitchcock by chyba nie wymyślił. Za 1 do 3 wygra wam się nie układało, ale później odwróciłeś losy meczu w zasadzie. No powiedzmy, źle weszliśmy w ten mecz. No, straciliśmy jeszcze bramkę do szatni, troszkę siedzieliśmy po domu w przerwie i nie wiedzieliśmy, jaki znaleźć środek na drugą połowę. I na szczęście, że to szybko strzeliłeś bramkę i już żeśmy dążyli do celu. I na szczęście, że Kranac opadał z siły i nam się udało strzelić drugą bramkę. I bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ten mecz, ponieważ
została nam szansa realna na zdobycie pragnionego mistrza Litwy. Te bramki dedykowałeś swojej narzeczonej, która siedzi na trybunach? Tak, każdą bramkę w tej chwili, którą strzelam, dedykuję mojej przyszłej żonie i ona jest moim pierwszym kibicem, tak jak cała moja rodzina i to jest wszystko dla nich.